tracks that be dippy dippy dope, but the whole damn nation got the same. Honey only flock to the bee, that's the point. Cześć wszystkim. Wojtek Bielecki, blog Bielecki S. Dziś zapraszam Was na degustację piwa Uitupitu z browaru Piwowarownia. Jest to Uit IPA. Co Wam mogę powiedzieć o tym piwie? Przeleżakowało dosyć długo u mnie. Przez to, że stało, dosyć dobrze się sklarowało. Cały osad zgromadził się, można powiedzieć, na dnie. Coś jeszcze o tym piwie. Mi udało się akurat te i pozostałe piwa z piwowarowni, które zobaczycie w zdjęciu poniżej w opisie na blogu, zdobyć w lubelskim Tesco. Niestety od dłuższego czasu już ich tam nie ma. Nie wiem, o co chodzi, czy umowa została rozwiązana, czy po prostu dla browaru było to nieopłacalne. Zobaczmy na samą butelkę. Tutaj na etykiecie mamy kłosy pszenicy oraz nazwę Uitupitu plus jaki to styl, Wheat IPA, oraz na dole tutaj mamy piwowarownia jako producenta. Mi się akurat ta stylistyka etykiety bardzo podoba, prostota, czarne tło, żadnych zbędnych rzeczy, chociaż wiem, że dla niektórych może być to zbyt mało. Jeżeli chodzi o samo piwo, przeczytajmy, co jest na etykiecie z tyłu. Wheat IPA, ekstrakt 16, alkohol 6,3%, IBU 70. Grejpfrut, cytryna, limonka, agrest, marakuje, liczy, kwiaty. Spróbuj i przekonaj się, jakie bogactwo aromatów dają użyte w pszenicznym piwie chmiele Cita oraz Cascade. Składniki: woda z lokalnego ujęcia, słody pszeniczne, jasny pale ale monachijski, aromatyczne chmiele Cita i Cascade oraz drożdże US05. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane, z naturalnym osadem drożdżowym. Na dnie może być mętne. Wyprodukowane dla piwowarownia w Szczyżyckim, browarze Cestersów. Zobaczmy, co w środku. Kapsel biały kolas. Bardzo, bardzo intensywnie pachnie owocami cytrusowymi. No, zgadzałoby się to, co tutaj napisał producent. Cytryna, limonka, właśnie marakuja, może trochę agrestu, ale tak gdzieś w tle. Ale tak mniej trochę tego piwa jakby pszenicznego, tych słodowości, bardziej właśnie owoce cytrusowe. Szkło akurat jest degustacyjne z ostatnich targów w Lublinie, które były, lubelskie targi piw rzemieślniczych. Zobaczmy, jak się prezentuje w szkle. Tak wygląda, nieco mętne. No, może nawet bardzo nieprzejrzyste. Piana drobna, ma około centymetra wysokości. O, tu już dużo, dużo intensywniej czuć te cytrusy, te owoce. Piana dosyć szybko znika, bo już ma około pół centymetra. Zobaczmy, jak smaku. Bardzo przyjemne, cytrusowe, goryczka w pierwszym takim, pierwsze odczucie dosyć mocne, ale po chwili znika, nie jest zalegająca na języku. Alkohol praktycznie niewyczuwalny, chociaż ma ponad 6%. Bardzo przyjemne. Co tu dużo powiedzieć. Bardzo pijalne.
myślę, że na gorącym, źle powiedziałem, na wieczór, po gorącym dniu, bardzo fajna propozycja do spokojnego picia, niezbyt szybkiego. O, dopiero teraz to, czuć troszeczkę mocniej goryczkę, kiedy przypukałem gardło. Ale nie jest to taka goryczka, która by przeszkadzała. Chociaż tutaj mamy 70 IBU, jak podaje producent. Ale to nie jest taka zbyt mocna goryczka, która by przeszkadzała. Naprawdę przyjemne piwo. Zobaczymy jeszcze niedługo, jak pozostałe propozycje z piwowarowni, które czekają na degustację. To piwo jest akurat godne polecenia. Jeżeli tylko będę miał okazję, na pewno jeszcze postaram się o jeszcze jedną buteleczkę. Wasze zdrowie. Zapraszam do pozostałych produkcji na kanale. Filmy nie tylko piwne, ale również z bardzo wielu innych tematów. Pozdrawiam. Cześć. You don't understand.